Dzień dobry, kochani. Witam Was na ostatnim przedwakacyjnym spotkaniem na live z książką w lesie. Ciekawa jestem, kto już dzisiaj stał, ile będziemy mieli osób, ponieważ jak wiecie, dzisiejszy live jest o porannym wstawaniu, ponieważ przed nami czytanie książki Fenomen poranka. O, już mamy dwie osoby, super. Dajcie znać, czy widać, słychać. Zaraz tu nam będą wyświetlane komentarze. Już są trzy osoby, cudownie. Widzę, że na koniec roku szkolnego, mimo ogromnego zmęczenia, mamy mnóstwo energii mimo wszystko i wstajemy rano. Anita napisała, witamy, super, czyli chyba widać i słychać. Okej, super. Cieszę się, że wszystko jest w porządku. Kochani, dzisiaj specjalnie dla Was wybrałam widok w tle z górą, z której słynie Bielsko-Biała. Wszystko okej, super. Dajcie znać, czy wiecie, jaki szczyt jest za mną. Ciekawa jestem, czy się domyślacie. Nie jest on jakoś super widoczny tutaj. Chociaż na żywo, jak się domyślacie, jest bardzo blisko i po prostu miałam nadzieję, że to będzie widać bardziej. Dajcie znać, czy wiecie, i poczekamy sobie na kolejne osoby. I tak jak zapowiadałam, pytałam się Was w relacji, czy wolicie dzisiaj posłuchać o magazynie Lider w branży edukacyjnej, czy książka Fenomen poranka. Wygrała książka, cudownie, bo nas bardzo mocno, nas dobrze nastroi. Anita, brawo, szyndzielnia, tak jest. Niestety nie był to konkurs z nagrodami, ale tak jest, jest to szyndzielnia, super. Dobra, kochani, to w takim razie bierzemy się za czytanie. Ja tutaj dzisiaj właśnie tak specjalnie, żeby właśnie był fajniejszy widok, siedzę tak trochę z górki, więc ja dzisiaj będę po prostu musiała tu klęczeć, żeby nie spaść. I dzisiaj książka Hala Elorda, Fenomen poranka, jak zmienić swoje życie. Kto obserwuje, ten wie, że po prostu już od jakiegoś czasu Wam o tej książce tak trochę trąbię, bo jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Jest to książka z zakresu rozwoju osobistego. Jeżeli ktoś mocno nie lubi tej dziedziny, i się denerwuje, jeżeli czyta książki motywacyjne, to proszę Was o to, abyście po prostu zapomnieli o tym, co czytaliście do tej pory, abyście się nie sugerowali tym, że no, może to być coś, co nie działa, dlatego że jest to książka o programie sprawdzonym przez wielu, wielu ludzi, napisana przez człowieka bardzo mocno doświadczonego w momencie, kiedy przeżywał, no, można powiedzieć, dramat, taki po prostu spadek na dno. I jest to książka z programem. To nie jest książka tylko pod tytułem po prostu wszystko będzie dobrze, tylko weź się w garść i zorganizuj, bo wiemy dobrze, że nie wszystko jest kwestią organizacji. Tylko tutaj są podane konkretne kroki i konkretne rozwiązania. Na początku chciałam też jeszcze tak dodać, że jeżeli ktoś z Was tutaj jest dlatego, że może niektórzy przypadkiem, pewnie też tak jest, ale dlatego, że poszukuje jakiejś zmiany w życiu, że po prostu czuje się mocno wyczerpany, zmęczony, zniechęcony tym, że ma mnóstwo planów, mnóstwo pomysłów, po prostu marzeń, ogrom, tylko brak czasu na realizację. Cześć Kasiu, Kasia napisała, że u niej leje, zabrałam słońce. No właśnie, dzisiaj mi jest potrzebne słońce, więc trochę tak od Ciebie przyszło do nas. I jeżeli właśnie tak jest, że z tego powodu po prostu czujesz, że masz ochotę się poddać, bo po prostu wiele rzeczy nie działa, jest za dużo planów, a za mało czasu na ich realizację, to powiem Ci, że naprawdę jest to książka dająca nie tylko nadzieję, ale też konkretne narzędzia do tego, żeby tę sytuację odmienić.
Od razu dodam, że na pewno nie będzie to zmiana, która się zadzieje tak po prostu nagle, aczkolwiek może być taki moment, że na początku to po prostu super chwycisz ten pomysł z książki. Już po pierwszym razie będzie znaczna, będziesz po prostu już pierwszego dnia odczuwał taki efekt wow. Myślę, że w 90% tak będzie. Ale później przyjdzie znowu moment zmęczenia i znudzenia tym. No i efekt wow mija, wiemy jak to jest, ale jeżeli się w tym wytrwa, to jest po prostu coś niesamowicie mocnego. Zatem, najpierw przeczytam Wam fragment, skąd się w ogóle wziął pomysł na tę książkę, na fenomen poranka i cały program, o którym zaraz Wam powiem. 3 grudnia 1990 roku byłem szczęśliwym człowiekiem. Mało tego, byłem człowiekiem spełnionym. Miałem 20 lat, a za sobą pierwszy rok koledżu. Pracowałam jako przedstawiciel handlowy dla wartej 200 milionów dolarów firmy marketingowej i przez ostatnie 18 miesięcy stałem się jej topowym pracownikiem. Biłem rekordy sprzedaży i zarabiałem więcej pieniędzy niż mogłem się spodziewać w takim wieku. Byłem zakochany, miałem wspaniałą rodzinę i przyjaciół, o jakich tylko można marzyć. Los mi sprzyjał. Można było powiedzieć, że świat należał do mnie. Skąd mogłem wiedzieć, że kolejnej nocy wszystko się skończy? Godzina 23:32. Jechałem na południe autostradą 99 z prędkością 112 km na godzinę. Pożegnaliśmy się z przyjaciółmi i wyszliśmy z restauracji. Byliśmy tylko we dwoje. Moja dziewczyna, zmęczona od nadmiaru wrażeń, przysypiała na fotelu pasażera. Ja wręcz przeciwnie, czujny i skoncentrowany, wpatrzony w drogę, wymachiwałem palcem w powietrzu do melodii Czajkowskiego, niby dyrygent swoją batutą. Po tym, co się wydarzyło tego wieczoru, byłem w euforii i wcale nie chciało mi się spać. Mknąłem ponad setką swoim nowiutkim Fordem Mustangiem, a 2 godziny wcześniej dałem najlepszy popis krasomówczy w swoim życiu. Otrzymałem owację na stojąco i czułem się upojony. Szczerze mówiąc, miałem ochotę wykrzyczeć światu swoją radość i wdzięczność, no ale moja dziewczyna drzemała, więc siedziałem cicho. Zastanawiałem się, czy nie zadzwonić do rodziców, ale było zbyt późno i mogli już spać. Powinienem zadzwonić, ale skąd mogłem wiedzieć, że następna szansa, aby porozmawiać z nimi i w ogóle z kimkolwiek, nieprędko się pojawi. Spędziłem 6 dni w śpiączce farmakologicznej. Po wybudzeniu usłyszałem, że być może nigdy nie będę chodził. W szpitalu spędziłem 7 trudnych tygodni. Rehabilitowano mnie intensywnie i powoli dochodziłem do siebie. Po tym okresie zajęli się mną rodzice. Wiedziałem, że moje życie już nigdy nie będzie takie jak kiedyś. Miałem 11 złamań, trwałe uszkodzenie mózgu, a dziewczyna zerwała ze mną jeszcze w szpitalu. Możesz mi nie wierzyć, ale to wszystko miało mi wyjść na dobre. Choć przystosowywanie się do nowej rzeczywistości nie było łatwe i nieraz zadawałem sobie pytanie, dlaczego właśnie mnie to spotkało, musiałem wziąć odpowiedzialność za swój powrót do życia. Zamiast lamentować nad tym, jak powinno być, przyjąłem wszystko bez szemrania. Przestałem tracić energię na myślenie życzeniowe, wyobrażenie sobie, że wszystko mogłoby wyglądać inaczej i zastanawianie się, co by było, gdyby to całe zło mnie nie spotkało. Zamiast tego koncentrowałam się w 100% na tym, aby wyciągnąć ile się da z tego, co mam. Skoro nie mogłem zmienić przeszłości, postanowiłem przejść naprzód. Poświęciłem się w pełni rozwijaniu własnego potencjału i realizacji celów, jakie sobie stawiałem, dzięki czemu mogłem odkryć, jak pomóc innym w dokonywaniu tego samego. Rezultat okazał się zaskakujący, ponieważ postanowiłem być szczerze wdzięczny za to, co mam, bezwarunkowo zaakceptować to, czego nie mam, i przyjąć absolutną odpowiedzialność za tworzenie wszystkiego, czego pragnę, cały ten straszliwy wypadek ostatecznie stał się jedną z najlepszych rzeczy, jakie mnie w życiu spotkały. Zakładając, że nic nie dzieje się bez powodu, ale to zależy od nas, czy my znajdziemy najbardziej przekonujące wyjaśnienie dla różnych wyzwań, które stawia przed nami życie. Wykorzystałem swój wypadek jak paliwo do triumfalnego powrotu. Brzmi trochę niewiarygodnie, jak taki scenariusz filmów hollywoodzkich, że wszystko nagle po prostu pęka jak bańka mydlana, ale wstajemy jak Feniks z popiołów. I wydaje nam się to po prostu za każdym razem takie po prostu złudne, takie mydlenie oczu i sobie myślimy, a jasne, dobra, i idziemy dalej.
I co jakiś czas w naszym życiu pojawiają się takie jakieś różne sygnały z różnych stron. To książka, to może ktoś nam coś powie, to coś się wydarzy. To przeczytamy jakąś ciekawą biografię i znowu to samo, że ten ktoś po prostu był wdzięczny, przyjął to życie takie, jakie ma i zaczął nad sobą pracować małymi krokami, po prostu wziął sobie do serca maksymę, że jeżeli robisz wszystko tak samo, to osiągasz te same rezultaty. I znowu to samo, zatrzymujemy się, myślimy sobie, no, że coś w tym jest, ale później przychodzi proza życia i sobie myślimy, nie, to jest w ogóle jakaś po prostu uda, bajka, wszystko po to, żeby sprzedać książkę, żeby sprzedać szkolenie i po prostu guzik, prawda. I znowu kolejna taka sytuacja. A później się dziwimy po latach, w pewnym momencie, że po prostu nasz pomysł na życie albo brak tego pomysłu nie działa w ogóle. I zastanawiamy się, jak to jest, że po prostu ten Kowalski, tamten, no żyje sobie jak żyje, ale po prostu ma jakieś efekty, ma rezultaty, jest szczęśliwy, albo nawet ma mniej niż ja i jest szczęśliwy. No normalnie chłop się cały czas uśmiecha, nawet jak mu życie kładzie różne kłody pod nogi. Jak to jest? Pewnie udaje, na pewno udaje, bo to jest niemożliwe, żeby po prostu być szczęśliwym w jakiejś trudnej sytuacji. A tak naprawdę, dziękuję Wam kochani za komentarze, a tak naprawdę po prostu jest tak, że my nie mamy odwagi, aby spojrzeć sobie tak twarzą w twarz ze sobą, ze swoimi jakimiś takimi niewspierającymi nawykami, z tym, że nam się nie chce robić małych kroków, bo my chcemy po prostu od razu efekt wow. Ja tutaj też to mówię do siebie. Jak tutaj szłam dzisiaj na naszego live'a, to tak sobie myślałam o sobie. I powiem Wam, że być może te osoby, które mnie znają tak z social mediów, to no wiedzą, że jestem osobą, która wcześnie wstaje, bardzo wcześnie. I nie wiem, czy Was zaskoczę tym, ale powiem Wam, że tak nie było. Tego nauczyło mnie moje dziecko, że po prostu jak postanowiłam, że chcę zawodowo zmienić swoje życie, to się stało, jak już Oliwkę miała roczek, że po prostu muszę coś z tym zrobić, bo no nie wyobrażam sobie wrócić do tego, co było. I chociaż bardzo dobrze wspominam szkołę, żeby tutaj nie było jakoś niedomówień. Natomiast wiedziałam, że chcę czegoś innego, chcę po prostu zrobić coś swojego. I nie miałam przestrzeni innej niż noc. Ponieważ po dniu byłam tak zmęczona, że nie byłam w stanie ruszyć ręką, nogą, nie mówiąc już o jakimś intelektualnym wysiłku, wiadomo, to po prostu postanowiłam, że się muszę przestawić i że będę chodziła spać o porze jak Oliwka, a będę wstawała po prostu bardzo dziko rano. I ja naprawdę byłam kiedyś typem sowy. Po prostu siedziałam długo w nocy, a musiałam się na siłę przestawić i powiem Wam, że zadziałało. I tutaj w tej książce jest właśnie powiedziane o tym, że wiele osób sobie od razu jakby blokuje coś takiego, kiedy czyta tutaj o fenomenie poranka, zaraz Wam powiem dokładnie, o co chodzi, że sobie myśli, no dobra, okej, ale to jest dla skowronków, dla rannych ptaszków, ja chcę, tak ktoś lubi wstawać rano, to nie chcę wstaje, ja w ogóle nie, bo ja mam takie życie, że jestem zmęczony i po prostu mi się nie chce. To powiem Wam, żebyście po prostu spróbowali, jeżeli jeszcze tego nie próbowaliście, choć nie sądzę. I po prostu cudowne jest uczucie w momencie, gdy o godzinie 8-9 rano mamy po prostu porobione to, co chcieliśmy, tak zawodowo, czy coś po prostu takiego dla siebie. I dzień się zaczyna w zasadzie, a my już mamy takie kamienie milowe odwalone, po prostu zrobione. Żaby zjedzone zostały, jak to Brian Tracy mówi. I wtedy dzieje się coś niesamowitego, dlatego że wiadomo, że jeszcze w ciągu dnia różne rzeczy robimy, także zawodowe, no bo to też nie sposób zrobić po prostu w 3-4 godziny wszystkiego, ale coś się dzieje niesamowitego w głowie, po prostu jest taka wolność, to jest raz, a dwa, budujemy zaufanie do siebie i po prostu, że sobie obiecałam, że sobie wstanę o tej czwartej, piątej, o tej trzeciej, po prostu zrobiłam to, co miałam zrobić. Nie przesiedziałam na Facebooku i nie scrollowałam stron, tylko po prostu robiłam koncentracja laserowa, to, co miałam zrobić.
I wtedy po prostu buduję takie zaufanie i wiem, że jak ja sobie coś postanowię następnego dnia, to po prostu to zrobię. Problem w tym tkwi, żeby to było cały czas systematycznie tak samo. Ja tutaj biję do siebie, że do tej pory nadal jeszcze nie udało mi się wypracować takiego sposobu, żeby budzić się codziennie o tej samej godzinie i chodzić spać o tej samej godzinie. Uważam, że w tym tkwi mój problem i zamierzam go zmienić. I tutaj takie rzucam, nie wyzwanie, ale zaproszenie do pewnej rzeczy przez wakacje. Za chwilkę Wam o tym powiem. I po prostu pracuję takimi, wiecie, zrywami, że na przykład, nie wiem, kilka dni czy kilka tygodni nawet po prostu jest taki maks wczesnego wstawania, po prostu bardzo dużo rzeczy, takie przepracowanie, że jak nawet nie ma czasu myśleć o tym, że jest zmęczony, że wypadałoby naładować baterię, a później po prostu organizm wysiada i jest taki krach, że po prostu człowiek leży, nie ma siły ruszyć ręką, nogą, na pewno to znacie, bo niestety też takimi zrywami się pracuje trochę w szkole i czerwiec jest po prostu straszny, dlatego tym bardziej Wam dziękuję, że jest z nami 15 osób, mimo tego, że po prostu na pewno już ledwo żyjecie. I po prostu jest to złudne, bo myślimy, że skoro mamy taką moc i jeden dzień był taki super, to po prostu następnego dnia, przywalę sobie jeszcze i pociągnę, po prostu pójdzie wszystko super do jakiegoś czasu, a później nie pójdzie. I ja chcę właśnie przez te wakacje nauczyć się tego, aby być cierpliwą i po prostu budować sobie nawyk chodzenia spać o tej samej godzinie i wstawania o tej samej godzinie, bez względu na to, czy mam, nie wiem, jak dużo rzeczy do zrobienia, czy sobie myślę, a dzisiaj nie zrobię nic. Po prostu zawsze tak samo, choćbym miała nuda zeżreć, bo to jest właśnie niebezpieczeństwo. Pamiętacie odcinek o atomowych nawykach? Tam było też powiedziane, że to jest po prostu... Jeżeli chcemy sobie wypracować nawyk, to musimy się przygotować na to, że będzie nudno i to jest ok. I po prostu to trzeba przeżyć i tyle. I się z tym nie dyskutuje. I tak samo z tym wstawaniem. I tutaj co właśnie powiem teraz o tym programie, tak? Bo tutaj autor opowiedział swoją historię i powiedział, że wpadł nagle na genialny pomysł, ale nie wpadł na niego sam. To znaczy, cały czas opowiadał swojemu przyjacielowi, na jakie dno spadł i po prostu, że on się nie potrafi z tego wybić, jest wiecznie zmęczony, nie ma siły, zastanawia się, w czym to tkwi po prostu. Próbował wszystkiego, jakichś super suplementów, innych rzeczy. O mocniejszych rzeczach nie pisał. I po prostu to nie działa, nie? Nie działa, bo po prostu organizm się nie regeneruje. I teraz co ten przyjaciel mu powiedział? Zapytał się go po prostu wprost. Pytał się, chłopie, o której ty wstajesz i czy biegasz? I czy biegasz rano? No i on mówi, nie no, daj spokój, przecież to po prostu nie jest dla mnie. W ogóle bieganie i ja to dwa światy. Nie chce mi się ręką, nogą ruszyć. Ja ledwo żyję, a ty mi mówisz tu o bieganiu. I jeszcze rano, jak wiesz, że ja po prostu siedzę do późnej nocy, ale mi się nie chce wstać. Ja po prostu rano, to ja nie żyję. Ja w ogóle bez 2 litrów kawy, to ja nie żyję. On mówi, proszę cię, spróbuj chociaż raz. I co się dzieje? On mówi, dobra, bez jakiegoś większego entuzjazmu czy zaufania, po prostu mówi, dobra, już żeby mi nie gadał za uchem, spróbuję. I jak zobaczył, że po prostu wyszedł na zewnątrz rano, że poczuł taki świeży powiew wiatru, że nie biegł, tego dnia przeszedł, bo to też nie chodzi o to, że każdy musi biegać, to jest tylko taki przykład, ale po prostu wyszedł na spacer, przeszedł się, zobaczył, że to słońce już wstało, że jest piękny dzień, posłuchał przyrody i tego, co jego omijało całe życie. Są ludzie, słuchajcie, którzy po prostu nie widują wschodów słońca, to jest albo nie słyszą rano śpiewu ptaków. Dla mnie teraz, jak sobie o tym pomyślę, to jest ogromna strata. Ale kiedyś po prostu też bardzo późno chodziłam spać, więc tym samym później wstawałam. I myślę sobie, jaka szkoda, że tyle lat mnie ominęło. I teraz po prostu to jest coś, czego ja sobie nie pozwalam wydrzeć życiu, bo to trzeba też być przygotowanym na to, że będą się działy rzeczy różne.
I będą też osoby, które nam będą chciały zabrać te nasze poranki, ale to jest, jeżeli sobie tego przypilnujemy, to wtedy będziemy też mieli energię i siłę dla tych osób. I to jest po prostu niesamowite. To jest jedna z zasad, które tutaj w tej książce są opisane, zaraz je wymienię. Cisza, po prostu poranna cisza. To nawet nie chodzi o to, żeby, wiecie, od razu wpadać w wir pracy. Właśnie nie, właśnie nie. Właśnie chodzi o to, żeby wstać na tyle wcześnie, że mamy jeszcze chwilę na to, żeby spokojnie pooddychać. Ja widziałam, że tutaj jest Kasia Dobrowolska z Reha Expert. Po live zachęcam Was, żebyście do niej zajrzeli na relacje, na fanpage czy na Instagrama. Ona bardzo dużo teraz mówi o tym, jak oddychać. I kiedyś, jak ja słyszałam coś takiego, Kasia, wiesz, że ja Cię bardzo kocham i to, wiesz, nie jest do Ciebie, to ja sobie myślę, ludzie złoci, żeby mnie jeszcze ktoś uczył, jak oddychać, to jest po prostu jakiś kosmos, nie? Więc co to się w ogóle dzieje z tym rozwojem osobistym, że w ogóle jakieś takie podstawy, tu ranne wstawanie, tu oddychanie, tak sobie też możecie myśleć, nie? Że to po prostu... Ale powiem Wam, to jest taka podstawa, ale to jest coś... To są narzędzia naturalne, za darmo, które dostaliśmy od Boga, o których po prostu zapominamy. Tak zostaliśmy stworzeni, żeby zasypiać wtedy, kiedy jest zachód słońca, żeby wstawać wtedy, kiedy jest wschód, żeby po prostu normalnie żyć, żeby mieć siły na dzień, żeby w nocy spać, a pracować w dzień, wtedy, kiedy jest się wypoczętym. I to jest niesamowita moc po prostu. Taka oczywista i właśnie to jest najpiękniejsze w tych narzędziach, że one są proste, za darmo, oczywiste i największe niebezpieczeństwo, że wszyscy mają jakieś podejrzenia do tego, że to po prostu to jest niemożliwe, to na pewno nie działa. I ja mówię o tym dlatego, że ja kiedyś też tak myślałam, naprawdę, ja po prostu nawet momentami kpiłam z tego, myślałam po prostu, wymyślili sobie taką działkę coachingu i teraz po prostu zarabiają na tym pieniądze, nie? I ludzie jadą na warsztaty, żeby słuchać o tym, że mają rano wstać, no po prostu dziękuję bardzo. Ale to jest coś, co działa. I po prostu trzeba to przyjąć. I on właśnie tak sobie zaczął i wtedy pomyślał o tym, że stworzy w ogóle taki program. On dostał takiego szoku, wiecie, że to działa i że to jest proste, że to jest za darmo, że tu nie trzeba nic więcej dodawać, że wystarczy tylko trochę determinacji, że po prostu on porwie innych ludzi do tego. I stworzył, słuchajcie, stworzył w ogóle taki program Miracle Morning. Praktyka zrodzona z rozpaczy. Olśniło mnie, że mógłbym stworzyć metodę rozwoju osobistego, coś w rodzaju codziennego treningu, która by mi pomogła stać się osobą, jaką musiałem być, aby rozwiązać wszystkie problemy i naprawić swoje życie. I zobaczcie, znowu pojawia się to, co było w atomowych nawykach, że najpierw trzeba stać się osobą, która udźwignie ten sukces, o którym marzymy, która udźwignie ten dzień, który sobie zaplanowaliśmy, a żeby to zrobić, to trzeba mieć trochę czasu dla siebie i po prostu wyciszyć to wszystko wokół, co jest, te oczekiwania wszystkich innych, tą masę roboty, którą mamy, wstać z myślą o tym, że może przeczytamy coś, co nas wzmocni. Jak ktoś mnie zna, to wie, że ja rano bardzo lubię sobie czytać psalmy, ale to jest coś, co ja lubię. Chodzi o to, żeby po prostu czytać coś wzmacniającego dla siebie. Coś, co nas trochę oderwie od tego takiego świata, wiecie, tutaj w biegu. Coś, co nas zatrzyma i pokaże nam taką perspektywę z góry i powie, jejku, ale tak naprawdę to nie to jest najważniejsze, że na przykład coś tam ci nie wyjdzie tego dnia, że zawodowo nie osiągniesz nie wiadomo jakich wyżyn, to i tak kiedyś ostatecznie jakiegoś super znaczenia nie będzie miało. Ważne jest to, kim ty jesteś dla swoich bliskich, co zrobisz z tym życiem, czy jak po prostu będziesz, coś się stanie i nagle się świat zatrzyma, a mieliśmy taki moment, to czy nie będziesz żałował tego, że żyłeś w takim pędzie i po prostu nie złapałeś tych najważniejszych wartości? Ja tutaj nie namawiam do tego, żeby rzucać pracę, czy żeby nie pracować, bo wiecie, że ja moją pracę uwielbiam i mogłabym pracować od rana do wieczora, ale łapię się właśnie na tym, że później po prostu jak kładę się spać, wiecie, i wiem, że na przykład czegoś nie zrobiłam, na przykład nadal nie mam tam jakiegoś jeszcze innego newslettera wysłanego czy coś, co dla mnie byłoby zyskiem, bo ktoś by się dowiedział o moim kursie, który rusza od poniedziałku, a pewnie się, do tej pory część osób się nie dowiedziała, więc mam tyle osób, a nie więcej.
Ale jak się kładę spać i wiem, że zrobiłam coś ważnego dla moich bliskich, czy nie, spędziłam czas tak z Oliwką, a nie inaczej, to wiem, że to jest coś, to po prostu to jest coś stałego i coś, w co ja po prostu chcę najbardziej inwestować, a inne rzeczy są po prostu innymi rzeczami. I to są te kamienie milowe. I ostatnio na właśnie Fit Polskim, tak rozmawiałyśmy sobie z dziewczynami, z tą moją starszą grupą, z którą dzisiaj już w ogóle mam ostatnie zajęcia właśnie przed wakacjami, że te takie złote piłeczki, złote godziny, to są te, w których po prostu inwestujemy w innych ludzi. I w to, żeby budować relacje, w to, żeby się nie obudzić kiedyś, że mamy dziecko, a my go nie znamy, że mamy rodzinę, ale tak naprawdę żyjemy obok siebie, że może właśnie mamy naszych uczniów, ale po prostu pędzimy tylko z tą podstawą programową, z tym ciśnieniem na testy, z tym wszystkim, a my tak naprawdę nie wiemy, kogo mamy w klasie, a później się okazuje, że ci ludzie po prostu są wielcy kiedyś w przyszłości, ale my tego nie przeczuwaliśmy i czujemy taką stratę, że mieliśmy takie osoby, ale my ich nie znamy. W zasadzie nie wiemy, kiedy nagle taki pomysł pojawił się u nich w głowie. A to jest coś po prostu najważniejszego. Jesień 2008 roku. Wciąż udoskonalałem mój Miracle Morning. Eksperymentowałem z różnego rodzaju praktykami rozwoju osobistego i rytmem snu, badając, jaka jego ilość jest nam niezbędna. Moje odkrycia kompletnie zburzyły poglądy i wyobrażenia wielu ludzi, w tym także i moje. Wyniki mnie zafrapowały, więc opowiedziałem o nich moim klientom, których też bardzo zaciekawiły. Ci przekazali je dalej swoim przyjaciołom, rodzinie i współpracownikom. Całkiem nieoczekiwanie zaroiło się od osób i wcale mi nieznanych, zamieszczających na Facebooku i Twitterze informacje o swoich fenomenalnych porankach. I to jest, kochani, nie wiem, dla mnie to jest klucz, po prostu dla mnie to jest klucz, dlatego że no, zawodowo mam bardzo duże plany. Dużo mam rzeczy, które chciałabym bardzo zrobić i to jest coś, co przynosi mi radość. Gdybym tego nie robiła, byłabym niekompletna i nie byłabym szczęśliwą mamą też dla Oliwki. Ale poranki, kiedy wszyscy śpią, kiedy mi nikt nie przeszkadza, kiedy ja nie mam wyrzutu sumienia, że moje dziecko gdzieś tam się po prostu pałęta z boku i mówi, mamusiu, kiedy się mną zajmiesz, tylko wtedy pracuję i cisnę. To jest najlepsza rzecz, jaką mogę zrobić, bo później w ciągu dnia po prostu mam spokojne sumienie i powiem Wam, że to jest też niesamowite narzędzie, spokojne sumienie, bo po prostu nie jesteśmy rozproszeni, no nie? Bo jak po prostu zawalimy coś ważnego, to wtedy cały czas nam to w głowie chodzi i sobie myślimy, jejku, tu jeszcze to, a ktoś z nami chce porozmawiać, chce, żebyśmy byli obecni tu i teraz, uważni, a my cały czas jest z tyłu głowy tam, Ja już się nieraz na tym złapałam, słuchajcie, że tak miałam. I Oliwka mi kiedyś powiedziała, mamusi, ja nie lubię, jak tak mówisz. Bo ja wiem, że ty mnie nie słuchasz wtedy. No i powiem, że mną po prostu wstrząsnęło. Oczywiście zabolało bardzo, bardzo, ale to była prawda. Faktycznie miałam taki nawyk, że jak myślałam sobie o czymś, to no, żeby myślała, że ją słucham, to mówiłam A dzieci, chociaż są małe, one bardzo dobrze to wyczuwają, widzą więcej niż nam się wydaje. Dlatego po prostu dzielę się z Wami też tym, takimi osobistymi kawałkami, bo jestem pewna, że gdzieś tam też to przeżywacie i że to jest dla Was ważne. I wiem, jak bardzo jest to ważne dla nauczycieli, którzy poświęcają swoje życie innym dzieciom, a patrzą na to, że ich osobiste dziecko nie ma ich tak dużo, jakby chcieli im dać. I to jest po prostu, no, moim zdaniem te ranki, poranki, jakiś po prostu big samolot tutaj leci, te poranki są takim ratunkiem, no bo w momencie, jak wracamy z pracy, to już po prostu jesteśmy tylko dla naszych bliskich i wtedy mamy taki balans życiowy, chociaż powiem szczerze, że ja nie lubię tego pojęcia work-life balance, bo zazwyczaj się mówi właśnie o tym wtedy, że to są jakieś takie sztuczne podziały. Nie ma czegoś takiego moim zdaniem. Tym bardziej jak się na przykład pracuje tak z pasją, z misją, to no, to jest stan, po prostu to jest, no, bycie nauczycielem to jest stan, stan ducha. To nie jest jakaś, to nie jest po prostu zawód, wiecie, który się wykonuje od do, zresztą co ja Wam tam będę mówić, nie? Dobra, i teraz, kochani, ważne kolejne rzeczy, które bym tutaj chciała Wam przeczytać. O, tak.
Tu jest jeszcze taki bardzo ważny rozdział, w którym on podkreśla to, że sukces jest powtarzalny. Ja oczywiście nie będę za każdym razem mówić Wam, ale tutaj przypomnę jeszcze raz, sukces ja tutaj nie mierzę skalą zarobku, tylko taki sukces życiowy, taki po prostu satysfakcja z tego, jakie życie prowadzimy i taki spokój ducha. I po prostu mówi o tym, że właśnie sukces jest powtarzalny, że jeżeli ktoś przeszedł tą drogą, to da się to po prostu powtórzyć, tak jak wzór matematyczny. I chociaż mamy mnóstwo podejrzeń, to warto wejść na to, dlatego że po prostu to działa. Jeżeli to u kogoś zadziałało, to dlaczego miałoby u nas nie zadziałać? Warto spróbować. Głęboko wierzę, że jeśli jednemu człowiekowi udało się pokonać różne ograniczenia i osiągnąć coś, co sobie wymarzył, oznacza to, że i dla innych wszystko, dosłownie wszystko jest możliwe i to bez względu na to, czego doświadczyli i jak wygląda ich życie w danym momencie. Wiem, jak to brzmi, że wszystko jest możliwe, ale naprawdę tak jest. Przyjmijmy to, że tak jest, tylko nie w tym samym momencie. To znaczy, że jak po prostu marzymy o jakiejś, o tym, że na przykład ja marzę o tym, żeby idea fit edukacji się po prostu rozprzestrzeniła, żeby rozwój osobisty i kompetencje miękkie weszły do szkół, żeby edukacja dla zdrowia weszła do szkół. No i to jest moje marzenie już od kilku lat, a po prostu ono się bardzo powoli dzieje, bo wiem, że teraz dla mnie ważniejsze jest to, że mam moją wymarzoną oliwkę. I ja po prostu ten czas dzielę i to jest niemożliwe, żeby po prostu to moje marzenie z tą fit edukacją się teraz tak spełniło, jakbym chciała. Ale to nie znaczy, że nie mogę robić małych kroków i po prostu budować już fundamentu pod to, że kiedyś będzie taki, wierzę w to, że kiedyś będzie po prostu taki wybuch tego. Więc trzeba po prostu się na to przygotować. A poza tym musimy teraz budować siebie, żeby przygotować siebie na ten sukces. Bo teraz, wiecie, dźwigamy tyle, ile dźwigamy, ale czy my jesteśmy jako ludzie gotowi na to, żeby udźwignąć większy sukces? Tak jak sportowiec, prawda? Myślimy sobie, jejku, ale super, ja kiedyś tak miałam, jak byłam mała, jak oglądałam łyżwiarstwo figurowe. Jejku, po prostu jak mi się to podobało. Cudowna, cudowna rzecz. Jak się domyślacie, do tej pory na łyżwach nie potrafię jeździć, bo sobie myślałam, tylko cudowna rzecz, też bym tak chciała. I tyle. I nie zrobiłam w tym kierunku niczego. Jedyne, co robię, to co roku się po prostu uczę jazdy na łyżwach znowu, żeby ze dwa razy sobie pojeździć na lodowisku zamkniętym i finito. Więc no nigdy tutaj nie osiągnę niczego, co chciałam, bo po prostu nic w tym kierunku nie robię. Nie jestem przygotowana na to w ogóle. I jeżeli my chcemy, żeby jakaś nasza misja życiowa po prostu była wielka i wielka w tym sensie, że po prostu się rozprzestrzeni na świecie i inni za tym pójdą, to my sami musimy być w tym cali i my sami musimy być przygotowani na to, żeby też innych po prostu do tego pociągnąć. A to jest bardzo wyczerpujące energetycznie, zatem my musimy być bardzo mocno zbudowani wewnętrznie. Jeżeli tak się nie dzieje, to też nie jest bez przyczyny. To znaczy, że my teraz potrzebujemy tego czasu, żeby siebie zbudować, aby być dla innych takimi prawdziwymi liderami. Skala Twojej odpowiedzialności za Twój los jest odpowiednikiem mocy, jaką dysponujesz, aby coś w życiu zmienić lub je stworzyć na nowo. I my teraz po prostu musimy inwestować w tę moc. Tak po prostu pojechałam do krainy lodu. Musisz wiedzieć, że etap, na jakim się właśnie znajdujesz, po pierwsze jest sytuacją przejściową, a po drugie dokładnie tym punktem, w którym miałeś się znaleźć. Dotarłeś do niego, aby dowiedzieć się tego, czego musisz się dowiedzieć, by stać się człowiekiem, którym powinieneś być i aby zaprojektować takie życie, o jakim marzysz. Nawet gdy rzeczywistość jest trudna, pełna wyzwań, zwłaszcza wtedy, dany moment jest dla nas zawsze sposobnością, żeby się czegoś nauczyć, dojrzeć i stać się lepszym człowiekiem. Cudowny fragment, po prostu cudowny. Ja bardzo, bardzo mi się podoba właśnie ta myśl, że najpierw my się musimy zadbać o naszą tożsamość. Jeśli staniesz się osobą, która jest w stanie tego dokonać i będziesz mógł to zrobić łatwo i szybko. O tym jest ta książka. Ma Ci pomóc stać się kimś, kim musisz się stać, aby dokonać w życiu tego wszystkiego, o czym zawsze marzyłeś. To jest po prostu książka o drodze, o stawaniu się, o tym, żeby codziennie po prostu o siebie zadbać, o siebie walczyć.
Jeśli chcesz kłaść się spać z satysfakcją, musisz wstawać co rano z determinacją. I tu jest już, przechodzimy jakby do kolejnych takich, znaczy do po prostu konkretnych kroków, to znaczy do owocnie zorganizowanych poranków. Bo jeżeli wstajemy po prostu dla samej zasady wstawania, prawda? Ja tak sobie tu zmieniam pozycję, bo wiecie, mam tutaj spadek w dół, to nasz mózg też od razu, to znaczy, o jeszcze inaczej wam powiem. Jeżeli sobie nawet ustalicie właśnie, wierzę w to, że tak, że będziecie sobie wcześniej wstawać, wypróbujecie tę metodę, to nie będzie tak, że jak zadzwoni budzik, to po prostu wow, ale super, po prostu ekstra, będę teraz rano wstawał. Nie ma. Ja chociaż już to praktykuję kilka lat, jeszcze mi się, no może tam, nie wiem, raz czy dwa mi się zdarzyło, że tak po prostu super wstawałam z entuzjazmem, ale jakoś tak, żeby... No wiecie, mieć siłę i energię rano, żeby się zlec z łóżka, to nie. Po prostu to musi być taki moment, jeden, jedyny w naszym dniu, kiedy wyłączamy mózg, nie myślimy po prostu, nie myślimy, nie podejmujemy takich dyskusji wewnętrznych ze sobą pod tytułem, a jejku, co, kto to widział wstawać o 4 rano? Kto normalny wstaje na przykład przez wakacje o 4 rano? Przecież się nic nie stanie, jak tego nie zrobię. Świat się nie zawali, życie się toczy dalej. No i takie różne dyskusje ja z sobą też prowadzę i to wiedzie donikąd, bo po prostu nie wstaniemy, wstaniemy za późno. Później jak już na przykład widzę, że to już jest w ogóle 2 godziny po tym, jak miałam wstać, to myślę, a dobra, to już po prostu mam po dniu, czyli po prostu śpię dalej. I potem jestem wściekła na siebie, wszyscy inni wokół obrywają za to, wiadomo. I po prostu jest dzień do niczego i myślę sobie, niech on się już skończy, tak, żeby mogła znowu zacząć normalnie dzień. Zatem to jest po prostu droga donikąd i rano wyłączamy mózg i po prostu zaczynamy działać, ale mamy też plan. Mi pomaga to, że rano są jakieś takie rytuały, które sobie tam robię, tam właśnie czytanie, picie tam wody z cytryną i tak dalej. Wiem, że tutaj Kasia Dobrowolska ma właśnie ten trening oddychania i tak wszystko. Ja sobie wychodzę na te moje kijki, coś tam. I chodzi o to, żeby po prostu wiedzieć, wpaść sobie w jakiś tam rytm i po prostu taki mechanizm, a później mieć jakiś plan konkretny i może właśnie rano dać sobie coś takiego, nad czym zawsze żeśmy pracowali, co chcieliśmy zrobić, może właśnie napisanie książki, może napisanie e-booka, może, nie wiem, nauczenie się czegoś super, może po prostu stworzenie swojego autorskiego programu. Coś, co chcieliśmy, a może malowanie obrazu. To za mną zawsze chodzi, bo ja nadal jeszcze tego nie zrobiłam. I coś takiego, że po prostu jak już sobie przejdę tę ciężką drogę do wyciągnięcia nogi z łóżka i wyjścia z sypialni, to po prostu nagle mi się zachce, myślę, aj fajnie, że stałam, super, bo teraz będą takie fajne rzeczy. Albo sobie poczytam książki, które zawsze chciałam czytać. Na przykład na balkonie z filiżanką kawy czy tam czegoś. I po prostu coś takiego, co nam przyniesie radość, ale jednocześnie nas przybliży do celu danego. I to jest po prostu bardzo ważne, żeby mieć te poranki zorganizowane. Nie żeby wstać dla samego wstania, bo to po prostu jest bez sensu. I tutaj już w tym momencie się nie warto męczyć. Poziom Twojego sukcesu w życiu rzadko przekracza, to jest w ogóle, powiem Wam też takie zdanie wstrząsające, poziom Twojego sukcesu w życiu rzadko przekracza poziom Twojego rozwoju osobistego, ponieważ sukces jest czymś, co pociągasz jako osoba, którą się stajesz. Jeżeli w naszym życiu coś się nie wydarza, to dlatego, że po prostu nie jesteśmy na to gotowi, nie jesteśmy, my w tym kierunku zrobiliśmy mało. To jest ciężkie do uniesienia, ale tak jest. Jeżeli nam się po prostu, nie wiem, sypie rodzina, to znaczy, że my tutaj zrobiliśmy mało w tym kierunku i nie jesteśmy w tym momencie taką osobą, która potrafiłaby udźwignąć czy taką szczęśliwą rodzinę, dlatego że my tego nie zrobiliśmy. My to po prostu musimy dopiero zbudować. Przede wszystkim inwestowanie w zmiany siebie będzie powodowało, że ta fala pójdzie po prostu. Ta fala pójdzie, bo będziemy generować te zmiany wokół nas i inni się tym zarażą.
W jednej chwili uświadomiłem sobie, że nigdy nie stałem się człowiekiem, który miałby dostateczną siłę psychiczną, aby wykreować i utrzymać w swoim życiu taki sukces, o jakim mi się marzy. Zrozumiałem, że ten problem jest wspólny dla nas wszystkich. Wszyscy chcemy osiągać 10. poziom w różnych sferach życia. Dotyczy to zdrowia, szczęścia, dochodów, stosunków z ludźmi, kariery, duchowości. Niech każdy sobie wybierze to, co dla niego jest ważne. Jednak jeśli poziom rozwoju osobistego, wiedza, doświadczenie, nastawienie, przekonania, praca codzienna nie idzie z tymi aspiracjami w parze, życie staje się po prostu nieustanną walką, bo nam brakuje narzędzi, bo nam brakuje czasu, bo nam brakuje takiej wewnętrznej determinacji. Nie mówię motywacji, bo to jest, wiecie, motywacja nie bardzo działa. I dlatego po prostu cały czas inwestowanie w zmianę siebie to jest jedyna droga, która będzie nas prowadziła do zmiany zewnętrznego świata, bo to, co widzimy jakby w okolicznościach, w świecie zewnętrznym, to jest wynik tego, jakie jest nasze wnętrze. To jest też ważne. O właśnie. Zewnętrzny świat zawsze będzie odbiciem naszego świata wewnętrznego. Poziom powodzenia zawsze biegnie równolegle do naszego rozwoju osobistego. Zatem samodoskonalenie to jest rzecz, w którą musimy rano zainwestować. Samodoskonalenie, czyli my tutaj robimy wszystko rano, aby budować siebie, siebie zmieniać, siebie rozwijać. Czyli właśnie czytanie, jakieś kursy, pisanie, coś, co po prostu nas rozwinie. I teraz tutaj mamy konkretne rzeczy, które na przykład właśnie autor robił ze sobą. Tu jeszcze takie jeden cytat, które już wspominałam, ale powiem go jeszcze raz. Jeżeli chcesz, aby twoje życie było inne niż dotychczas, najpierw musisz zrobić coś innego niż zwykle. Ja nieraz słyszałam od osób, że w ogóle, żebym sobie dała spokój z jakimiś tam narzędziami i z pomysłami na to, żeby ustalać pewne zmiany, żeby jakiś przygotowywać plan dnia, żeby konkretne rzeczy ustalać, co by się miało w naszym życiu zmienić, bo po prostu się nie będą bawić w takie narzędzia i to nie jest dla nich i w ogóle, żebym sobie z tym dała spokój, ale oczekują, żeby to życie się zmieniło. No nie ma szans. Jeżeli my jemy ciągle to samo, no to będziemy wyglądać ciągle tak samo. Jeżeli czytamy ciągle to samo, to wiemy ciągle to samo i nic się tutaj po prostu nie zmieni. Jeżeli chodzimy ciągle tą samą drogą do pracy, no to inną drogą nie pójdziemy, innej drogi nie znamy, po prostu zwyczajnie. Dlatego bardzo warto zrobić w końcu coś, czego do tej pory nie robiliśmy, na przykład wstawać o 4 rano. Mówi się, że pierwsza godzina po przebudzeniu jest sterem dnia. Jeśli podczas tej pierwszej godziny po przebudzeniu jestem rozkojarzony, rozleniwiony, nie wiem za co się zabrać, wszystko wskazuje na to, że taki mój dzień będzie rozlazły i chaotyczny. Dajcie znać, czy doświadczyliście tego. Ja po prostu za każdym razem, jeżeli rano mam taki rozmemłany byle jaki dzień, to po prostu no później cały dzień mam taki, no. Co tu dużo mówić? Chyba, że jakoś, nie wiem, coś takiego się stanie, że się jakoś tak ocknę i zacznę się lepiej organizować. Lecz jeśli postaram się, aby pierwsza godzina była efektywnie wykorzystana, reszta dnia potoczy się w ten sam sposób, bo my już nasz mózg nakręcamy. To, co jest bardzo ważne, to zaufanie do siebie, to, że już właśnie zrobimy najważniejsze rzeczy. Mamy taki spokój wewnętrzny i nawet jak się coś nie wydarzy po naszej myśli w ciągu dnia, to jesteśmy spokojni. I to jest coś, co nas ratuje, ten wewnętrzny spokój. Tutaj tak, mamy informację, prawda, doświadczyłam. Super, dziękuję Wam, że piszecie. Ja zaraz też będę zerkała na te komentarze. Nie chcę tak się też rozpraszać, bo ja wiem, że później może to być denerwujące. I teraz, kochani, recepta na to, na poranek, który odmienił życie akurat tego autora. Tak jak Wam już wiele razy mówię, to nie chodzi o to, żeby robić, nie wiem, w 100% to samo, co druga osoba, zajmować się tym samym, no bo ma nasze marzenia, nasze cele są inne. Chodzi tylko po prostu o zasadę, żeby sobie zbudować takie wspierające nawyki, coś, co my na przykład lubimy robić, bo jeżeli na przykład ktoś nienawidzi biegania, a będzie się zmuszał do biegania, no to nie zadziała, prawda? To można po prostu coś innego sobie tutaj wymienić, takiego, żeby nam to sprawiało radość. Cisza. Po pierwsze cisza. Przez 10 minut siedziałem w ciszy, pogrążony w modlitwie, skupiając się na oddechu. Czułem, jak stres mnie opuszcza, a na ciało spływa spokój.
To było coś zupełnie innego od typowego chaosu moich nerwowych poranków. Po raz pierwszy od dawien dawna czułem spokój. I to jest, kochani, coś, czego, no, powiem Wam, że ja sobie nie dam wydrzeć, nie dam zabrać. Nawet jeżeli rano nie zdążę wyjść na trening, no to trudno. Chociaż bardzo staram się, żeby tak było. Nawet jeżeli rano jakoś nie zrobię super dużo pracy, no to też później po prostu w ciągu dnia staram się to nadrobić. Natomiast takiej chwili ciszy, sam na sam ze sobą, ze słowem, który mnie będzie budował, z modlitwą, akurat dla mnie. Niektóre osoby wybierają medytację, czy po prostu chociażby samo oddychanie i powtarzanie afirmacji. Ważne jest to, żeby po prostu się wyciszyć, skupić na to, kim jesteśmy, kim chcielibyśmy być, kim jesteśmy dla siebie, kim jesteśmy dla naszych bliskich, jakie są nasze takie najważniejsze role życiowe. I to daje właśnie takie uczucie spełnienia, spokoju. Jeżeli my zaczynamy dzień od nerwowości, od tego, że nadrabiamy zadania z poprzedniego dnia, od tego, że nasze życie po prostu nie jest kalendarzem, albo inaczej, niektórzy żyją tak, że ich kalendarz to jest po prostu pamiętnik, że zapisują rzeczy, które się wydarzyły, a nie planują do przodu. I w tym momencie trudno się dziwić, że to życie jest cały czas gdzieś obok, gdzieś z tyłu, no i później się biją z myślami, że tak naprawdę no, kilka lat przebiegło i ja nawet nie wiem kiedy. I to jest też ważny aspekt, żeby po prostu sobie to wszystko tak poukładać w odpowiedniej kolejności, żeby nie zaczynać dnia od tyłu. I jeśli my na taką chwilę ciszy dla siebie nie mamy rano czasu, no to później nie mamy skąd się podzielić tą ciszą, tą uważnością dla kogoś bliskiego, czy dla innych ludzi, z którymi mamy do czynienia w ciągu dnia. Czytanie. Zawsze szukałem wymówek, aby usprawiedliwić swój brak czasu na czytanie, dlatego cieszyłem się, że tym razem go znalazłem. No i tam wymienia, co tam zaczął najpierw czytać. Czytałem przez 10 minut. I słuchajcie, to jest po prostu niesamowita rzecz. Ja już to chyba kiedyś też wspominałam, że ja kiedyś miałam takie wyobrażenie, że ja po prostu bardzo dużo czytam. Znaczy teraz już tak jest, ale był taki moment, że ja miałam wyobrażenie, że naprawdę no, super dużo czytam, no bo przecież jestem polonistką, no to muszę czytać dużo, nie? Ale się ocknęłam, że guzik, prawda, ja po prostu czytam co? Lektury szkolne, no to wiadomo, nie można tego jakoś tam zaliczyć super do czytania, no bo to jest cały czas międlenie jedno i to samo. No i się w zasadzie nie rozwijam, tylko krążę w kółko, w miejscu i czytałam dużo, tak, ale na studiach, ale kiedy to było? Po prostu wzięłam sobie taki plan, że czytam, różnie sobie to dzielę, bo tak jak już Wam wspominałam na początku, nie mam jeszcze niestety wypracowanego takiej stałej godziny, absolutnie stałej na każdy dzień, bez względu świątek, piątek. Muszę sobie właśnie nad tym popracować przez te wakacje i zaraz Wam o tym powiem, jak Was też do tego zachęcę. I po prostu postanowiłam, że będę czytała stałą ilość minut w ciągu dnia, doby. No i jeżeli wstanę odpowiednio wcześnie, to sobie czytam rano na przykład 20 minut i wieczorem 20 minut. A jeśli nie, no to później to jakoś muszę sobie nadgonić. I to jest mało, prawda? To jest mało. 40 minut na dobę to jest naprawdę mało. Nawet jeżeli to by było 20 minut na dobę, to też się wydaje mało. Ale słuchajcie, to jest niesamowicie dużo, jak to się tak później wszystko skumuluje. Tak, tutaj Asia napisała czytanie zawodowe, tak zwane. Tak, czytanie zawodowe. Właśnie, ale chodzi o to, żeby właśnie też zrobić coś więcej i coś dla siebie i być po prostu też ciekawym człowiekiem dla uczniów. Że robimy coś dla siebie, może czytamy coś w ogóle niezwiązanego z naszą dziedziną. Mnie na przykład tak właśnie porwały książki z rozwoju osobistego, to jest dla mnie coś super, albo na przykład historie, biografie osób, które zbudowały jakieś takie firmy z misją, że po prostu miały jakiś taki pomysł na to, żeby w jakiś sposób zmienić świat. Jak się po prostu borykały z różnymi przeszkodami, w jaki sposób budowały swój charakter, jak się po prostu odradzały i zbierały z kolan po raz kolejny,
jak mimo tego, że ludzie pluli w twarz, podejrzewali o jakieś po prostu złe zamiary, oni nadal wierzyli w to, że po prostu są do tego powołani. I czytanie biografii takich, albo na przykład biografii sportowców, to jest coś, co dla mnie teraz mi to po prostu przynosi. No, przynosi mi to takie zbudowanie. Tego po prostu potrzebuję. I poezja. Powiem wam, że takich książek, powieści, niestety, żałuję tego, ale no już nie mam na to takiej czasowej przestrzeni też, albo jedno, albo drugie. To już dawno nie czytałam, dawno, dawno. Takich po prostu dla siebie, nie zawodowych, prawda? Niestety. Afirmacje. Nigdy wcześniej nie doceniałem mocy afirmacji, czyli mamy tak, cisza, czytanie, akurat tutaj sobie ten autor tak wybrał, ale myślę, że to jest super, to czytanie dla wszystkich jest super, bo każdy sobie wybierze coś ze swojej dziedziny. Afirmacje. Nie wiem, czy wiecie, co to jest, ale jest to po prostu powtarzanie na głos lub nie na głos, lub na przykład pisemnie zdań, które są dla nas wspierające. Niektórzy to wiążą z taką religią wschodu, z medytacjami, no i jasne, że tak można. Dla mnie jest to oderwane od tego. Ja sobie napisałam swoje takie afirmacje, które no, sobie włożyłam między psalmy i które sobie czytam rano. Na przykład jedną z nich jest to, że mam czas na wszystko, co ważne. I to jest dla mnie ważne, dlatego że pozwala mi się to po prostu wyłączyć z takiego biegu w ciągu dnia, że po prostu biegnę, robię i się zastanawiam w zasadzie po co to. I sobie myślę, nie, spokojnie, ja mam czas na wszystko, co jest w życiu ważne. I to mnie od razu tak nastraja w głowie, że łatwiej mi jest dokonać ważnych decyzji, nie? Że po prostu jak, nie wiem, nie umyję tych okien, świat się nie zawali, ale jak na przykład nie wyjdę z dzieckiem na spacer, bo nie przeczytam Oliwce książki, no to tak, tutaj będzie jakaś duża ujma temu, co chciałam, jaki mam cel. Zatem po prostu stwórzcie sobie takie, najlepiej jest, takie swoje osobiste, własne, dedykowane swoim życiowym wartościom zdania. Wiem, że to może się komuś wydawać w ogóle takie sztuczne, dziwne. Mi się też takie wydawało. I na przykład ja na początku, zanim sobie je czytałam, to po prostu je sobie spisywałam. Codziennie sobie je przepisywałam w zeszycie z kartki na kartkę. I to mi jakby pomogło wyzwolić się z takiego myślenia, że jest to głupie i że w zasadzie wstydliwe, jakieś takie, wiecie, dziwne, jakieś takie w ogóle szuruburu, jakieś, nie wiem, new age'owskie, są też takie przekonania o tym, ale jeżeli my to sobie stworzymy zgodnie z tym, w co wierzymy, to jest po prostu zdanie, które nam towarzyszy w ciągu dnia i to jest coś takiego, co nam po prostu porządkuje myśli w głowie, bo wszystko w życiu przemija i te myśli się pojawiają, znikają, ale wszystko się z myśli rodzi i my tę myśl możemy uchwycić, złapać i po prostu sobie pomyśleć, o nie, ja nie będę w ten sposób myślała, że na przykład, nie wiem, żałowała tego, czego nie zrobiłam, albo myślała sobie o tym, że sąsiad ma to i tamto, a ja tego nie mam, albo na przykład będę myślała o tym, że ktoś mnie potraktował w jakiś dla mnie bolący sposób, brzydki i po prostu ktoś mnie zranił i ja teraz będę myślała o tym cały dzień, zatrzymuję się i myślę sobie, to nie jest dla mnie wspierające, ja po prostu przestaję o tym myśleć i mam czas na wszystko, co ważne. A przejmowanie się tym, że ktoś tam po prostu coś mnie, nie wiem, za coś tam nie lubi albo mi źle życzy, to nie jest nic ważnego dla mnie, dlatego ja się tym nie będę zajmować. I teraz tak, co jeszcze dalej? Więc tak, te afirmacje, już tutaj może nie będę czytać takich fragmentów, ale powiem wam, co dalej jeszcze ten autor sobie, jak sobie organizuje dzień. Więc cisza, czytanie, afirmacje. Kolejne, wizualizacja, czyli myślenie o tym celu, do którego dążymy. I to wam powiem, że ma moc, ale tylko wtedy, jeżeli my mamy też rozpisane działania wokół tego i jeżeli myślimy o kosztach, które są związane z danym celem. Czyli na przykład, jak ja sobie wizualizuję, że
Na przykład, no, wezmę taki przykład mój z życia. Na przykład, że otworzę swoje autorskie zajęcia z dziećmi, no to super, no nie, to w ogóle takie fajne uczucie, jest moje, będą moje dzieci i w ogóle mój program, super, mogę robić to, co chcę. No ale to jest tylko ta wisienka na torcie, tak? A teraz ja sobie muszę pomyśleć o tym, co ja muszę robić, czyli muszę na przykład codziennie, potrzebuję, też jest to ważne, jakich słów używamy, nie muszę, ale potrzebuję codziennie rano wstawać o stałej porze, żeby taki program autorski zbudować. Rano nie zrobię już tego i tego, bo robię to. Później na przykład potrzebuję na przykład pójść do biblioteki, wypożyczyć książki, czy kupić książki, które będą mi potrzebne, żeby dobrze merytorycznie to zbudować i tak dalej. Czyli wizualizacja celu, okej, gdzieś tam z tyłu, ale ja przede wszystkim na początku mam drogę i wszystkie koszty związane z tym, po prostu, bo samo takie, wiecie, przeżywanie tego już spełnionego celu, to jest tak naprawdę trochę strzał w kolano, bo my skonsumowaliśmy już sukces. My już po prostu, wiecie, już mamy te 36 rozmiar, leżymy na plaży w pięknym bikini, a więc później mózg ma informację, dobra, no kiedyś to się stanie, a dzisiaj jeszcze sobie zjem porcję frytek, nie? Tylko po prostu myślę o tym, że ja już tych frytek nie zjem, że będę jadła sałatę i kamienie, oczywiście śmieję się, nie. I no i po prostu nastawiam się na drogę, więc ta wizualizacja ok. Dalej, prowadzenie dziennika. Prowadzenie dziennika. Z takiego, on akurat tutaj pisze z takiego swojego samopoczucia, niektórzy piszą dziennik celów, czyli po prostu sobie zapisują cele. Ja kiedyś bardzo długo to robiłam, chyba przez 2 lata i powiem Wam, że faktycznie to działa. Działa to, z tym, że robiłam to zawsze rano, zajmowało mi to trochę czasu, no i zrezygnowałam z tego na rzecz innych rzeczy, które rano robię. Bo to jest właśnie to, życie jest po prostu kwestią wyboru i eliminacji, musimy się z tym pogodzić. Nie wiem, czy do tego wrócę, wiem, że chcę wrócić do dziennika, nie wiem, czy w takiej formie, to jeszcze właśnie muszę sobie przemyśleć. I później co? Ćwiczenia, czyli trening. A więc słuchajcie, jeszcze raz sobie powtórzymy. Cisza, czytanie, afirmacje, wizualizacja, ale z nastawieniem na drogę, prowadzenie dziennika, być może celów, a może dziennika wdzięczności. Ja mam akurat swoje wdzięczności, które wieczorem uzupełniam. Także każdy wiecie, po swojemu. I ćwiczenia, czyli trening po prostu. I ja tutaj będę się upierać, żeby to był trening, ale rozumiem to tak, że może to być jak najbardziej spacer. Chodzi o to, żeby po prostu ruch, wprawić ciało w ruch, dlatego że my jesteśmy taką wspólną jednostką psychosomatyczną. Tutaj Kasia Dobrowolska na pewno się ze mną zgodzi. Jeżeli my to chcemy oderwać od siebie, ciało od umysłu, jeżeli chcemy oderwać mózg od umysłu, jeżeli chcemy oderwać serce, po prostu zostawić gdzieś z boku, ale zająć się tylko mózgiem, zawsze to będzie przynosiło dla nas szkodę, bo my jesteśmy całością i bardzo na korzyść dla nas działa to, jeżeli rano, właśnie rano, po prostu poświęcimy trochę czasu na to, zadedykujemy temu, żeby wprawić całe ciało, umysł w ruch. Ja tutaj się nie będę na tym rozwodzić, bo ja tu mogłabym gadać godzinami. Napisałam już sporo artykułów na blogu w zakładce Fit Edukacja, jakie to jest ważne, że jak wychodzimy na spacer, to nie wyprowadzamy tylko nogi, ale mózg, że wtedy się rodzą super pomysły, że w ogóle zostawiamy ze sobą to, co złe, skupiamy się na tym, co dobre. Później w ciągu dnia jest nam łatwiej wybierać zdrowe rzeczy do zjedzenia. Częściej dokonujemy dobrych wyborów, jesteśmy spokojni. Mnóstwo rzeczy pozytywnych. I teraz uwaga, wydarzył się prawdziwy cud dla właśnie tego autora, kiedy zaczął wprowadzać sobie taki program. Moje ja rosło tak szybko, że wkrótce stałem się o niebo lepszą wersją samego siebie z przeszłości. Przy tym nowo odkrytym poziomie energii, motywacji, jasności umysłu i koncentracji zacząłem bez trudu stawiać sobie cele, planować strategie i ich osiągania i przyszedłem do realizacji najważniejszego projektu, uratowania swojego biznesu i pomnożenia dochodów, bo on totalnie był na krachu takim finansowym. Nie minęły 2 miesiące od mojego pierwszego Miracle Morning, a moje dochody nie tylko wróciły do poziomu sprzed krachu gospodarczego, ale były wyższe niż wcześniej. Ale mogło się to wydarzyć, taki ten autor miał cel i mogło się to wydarzyć tylko wtedy, jeżeli on był wewnętrznie zbudowany, jeżeli on też wierzył w to, że jest to po prostu możliwe, że to nie jest
kwestia, wiecie, znaczy to jest cud, ale chodzi mi o to, że czasami my cud rozumiemy jako po prostu coś, co na nas tak spłynie. Tak się nie wydarzy, tak się nie wydarzy. I to nie chodzi mi o to, że ja nie wierzę, że ktoś nad nami czuwa i po prostu za nas pewne rzeczy jakby wykonuje, czy nam pomaga, nie o to chodzi. Tylko jeżeli my nie będziemy robili z naszym życiem nic, to znaczy, że taka jest nasza wola. Taka jest nasza wola, a my otrzymaliśmy wolną wolę. I to jest coś, czego nam nikt nie może wydrzeć. Otrzymaliśmy to po prostu w momencie, kiedy jesteśmy narodzeni i jesteśmy sami odpowiedzialni za nasze wybory, za nasze życie. I ta wolna wola to jest no, takie cudne narzędzie, które z jednej strony jest dla nas radosne i super, ale z drugiej strony jest bardzo zobowiązujące, bo wszystko, co w naszym życiu się dzieje, to jest... To są tak naprawdę plony naszych działań. To są plony naszych działań i to jest też czasami no, może być trudne do przełknięcia. I teraz, kochani, ja tutaj jeszcze mam sporo rzeczy pozaznaczanych, ale nie chcę Was tak tutaj długo trzymać. Po prostu naprawdę zachęcam Was do tego, żeby jakoś tę książkę zdobyć i po prostu ją sobie przeczytać. O, tutaj Wam jeszcze teraz tak. Chciałabym tylko w skrócie Wam jeszcze, wiecie, powiedzieć o takich pewnikach, które, takich krokach, które warto zrobić, żeby w ogóle taka przemiana się stała i o których warto pamiętać, ok? Tak, tutaj Krysia Dobrowolska napisała, robię, bo chcę, niczego nie muszę, super. Krysia Dobrzeniecka. A Karolcia napisała, właśnie Alicja dołączyła do oglądania cieci. O, jak fajnie, cześć Alunia kochana. I kochani, tutaj tak, krok pierwszy, warto sobie, bo wiecie co, my teraz tak, może być tak, że po tym live'ie wszyscy będziemy tacy, ale super, po prostu fajnie, mamy po prostu nowy pomysł na siebie i to fajnie, tylko teraz trzeba to utrzymać, czyli po prostu zabezpieczyć się na to, że nasz mózg będzie nam teraz to wybijał z głowy i mówił, jejku, daj spokój, kolejna książka z rozwoju osobistego, daj sobie spokój, masz wakacje, nie rób nic. Kolejna tam myśl, że zobacz, ile ludzi na świecie żyje, w ogóle nikt tak nie myśli jak ty, każdy po prostu no, śpi, ile wlezie, żeby sobie odpocząć, coś z tego życia trzeba mieć, po co będziesz wstawać tak rano i z tymi kijkami tam zasuwać, po co ty w ogóle idziesz na ten trening, daj sobie spokój. I tak dalej. I tak będzie mnóstwo takich cudownych, kochanych ludzi wokół nas, którzy nam tak będą mówili. Przygotujmy się na to, że też tacy będą, którzy są blisko nas, nie będą rozumieli tego, bo po prostu nie są w tym procesie. Przyjmij to za pewnik, że jeśli od razu nie zaczniesz myśleć i żyć inaczej niż większość ludzi, to planujesz dla siebie nijakie życie, ciągłą walkę, zgodę na klęski i zgorzknienie, czyli wszystko to, co jest udziałem większości społeczeństwa. W takich momentach radzę Wam myśleć sobie o tym, że kiedy właśnie tak Was coś będzie wybijało z tego celu, że pomyślcie sobie, jaki macie cel. Jeżeli będziecie mieli takie właśnie jakby sugestie, że zostaw to, zobacz ile... Popatrzcie tutaj na wszystkich ludzi wokół Ciebie, nie? Na przykład na osiedlu. Nikt tak nie żyje jak Ty, nikt tak wcześnie rano nie staje. To pomyśl sobie, okej. Ale może dla tych ludzi nie jest ważne to, co jest dla mnie ważne. Może nikt z tych ludzi więcej nie pisze autorskiego programu, który chcę wdrożyć od września. Może nikt z tych ludzi nie chce napisać książki. No i okej, ale ja to chcę zrobić. Zatem ja muszę żyć inaczej. Moje wartości są inne i o to chodzi właśnie. Więc to jest pierwsza rzecz. Tutaj jest tak rozpisane bardzo, bardzo, ale już tutaj no, ze względu na czas nie będę się nad tym rozwodzić. Kolejna rzecz, bardzo mnie uderzyła, syndrom lusterka wstecznego. Nasza świadomość posługuje się zniekształconym widokiem lusterki... jeszcze raz. Nasza nieświadomość posługuje się zniekształcającym widok lusterkiem wstecznym, za pomocą którego nieustannie wskrzeszamy i na nowo przeżywamy to, co już minęło. My nie stawiamy znaku równości między tym, kim byliśmy, a tym, kim jesteśmy. W ten sposób, opierając się na przeszłych ograniczeniach, nakładamy gorset na nasz obecny, prawdziwy potencjał i w rezultacie wszystko po prostu pryska. Moim zdaniem to jest kolejny bardzo ważny krok taki w głowie, który musimy po prostu sobie zrobić. Mi to bardzo pomogło, że właśnie myślę sobie na przykład o moim planie na najbliższy czas, bardzo, bardzo ambitnym i takim
wiecie, że aż trochę się boję tego i później sobie myślę, ale hello, to jest po prostu myślenie przez lusterko wsteczne, że ja kiedyś tego nie zrobiłam, bo kiedyś byłam na to nie gotowa, bo kiedyś byłam inną osobą niż jestem dzisiaj. Kiedyś nie przeczytałam na przykład tego i tego i tego, nie wiem o tym, a teraz po prostu mam taki cel i to chcę zrobić. Zatem nie możemy cały czas porównywać siebie. Wiecie, ja na szkoleniu fit wychowawcy, teraz tak mi się przypomniało, włączam taki film Mateusza Grzesiaka, Jesteś wyjątkowy. Jakbyście sobie chcieli zerknąć na niego, bardzo Was zachęcam do tego. Nawet jak widzieliście, to jest na tyle dobry film, że myślę, że warto. On trwa, nie wiem, tam 3 minuty. Taki motywacyjny. Od razu uprzedzam, że to jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony film. Także nie bójcie się tego, że to będzie coś takiego miałkiego i bez sensu. W którym on mówi o tym, że często nawet nasze dzieci, nasi bliscy oceniają nas przez pryzmat tego, kim byliśmy kiedyś i jakby robią taką blokadę mentalną, że my nie jesteśmy w stanie tego jakby przeskoczyć, jeżeli w to uwierzymy. No nie, jeżeli po prostu oni mają prawo do tego, bo nas oceniają przez pryzmat tego, jakim byliśmy, nie wiedzą, co nam siedzi w głowie, a my mamy prawo do tego, żeby tę barierę przeskoczyć. Dlatego po prostu cały czas miejmy w świadomości, że nie patrzymy na lusterko wsteczne, nie patrzymy. Patrzymy do przodu po prostu i jedziemy z tym, co mamy zaplanowane i realizujemy te cele. Oczywiście nie chodzi mi o to, że to po trupach, tylko po prostu jedziemy po tych naszych przekonaniach, jedziemy po tych naszych takich nie chce mi się, po tym, że nie chce mi się rano wstać, po tym po prostu. Więc lusterko wsteczne. Kolejna rzecz, jeżeli nie mamy precyzyjnego celu, to po prostu nie wiemy, co chcemy przeskoczyć. Zatem kolejna rzecz, cel, prawda? Czyli najpierw myślimy o tym, że no mamy inne wartości niż osoby widocznie, niż osoby, które są obok nas. I tu nie chodzi o porównywanie. Po prostu inne. Tym osobom jest to niepotrzebne, a mi jest potrzebne to, żeby wstawać rano, tak? Także ja nie mam pretensji, że tam sąsiadka rano nie biega. Ona tego nie potrzebuje, ale ja tego potrzebuję. I po prostu to robię. Druga rzecz, nie patrzę na lusterko wsteczne. Trzecia rzecz, mam precyzyjny cel. Mój mózg jest skoncentrowany na tym, co ma zrobić danego dnia. Myślę strategicznie do przodu, dlaczego ja to robię, po co ja to robię, co mi przyświeca. Dalej, tutaj kolejna rzecz, izolowanie zdarzeń, o, to jest cudne, słuchajcie, to muszę o tym powiedzieć, izolowanie zdarzeń, umniejszanie ich znaczenia. No, powiem Wam, to jest coś, co też mnie dotyka mocno, mianowicie tak, myślimy sobie na przykład, tak na przykład, nie wiem, w zasadzie do każdego celu to można przypiąć, na przykład to czytanie, nie? No to nie jest dużo, nie jest to dużo te 10 minut czy 20 minut dziennie. I na przykład jednego dnia już jestem po prostu wyjechana jak naleśnik, w którym się ludzie ledwo zipie, w ogóle już oczu nie mogę otworzyć, a ja tu jeszcze mam czytać coś i jeszcze na przykład, nie wiem, jakiegoś Heideggera albo coś, więc mam to w nosie, idę spać. Nic się nie stanie, jak jednego dnia tego nie zrobię. I tak wiecie, i tak się zbiera, nie? Jednego dnia, no jasne, że się nic nie stanie, no pewnie, że nie. Nic się nie stanie, dosłownie nic. Ani nie pójdziesz do kroku do przodu, ani o krok do tyłu tego jednego dnia. Ale następnego już jesteś o krok do tyłu o te 10 minut. I to wiecie, też nie chodzi o to, żeby się tak zafokusować, że po prostu choćbym miała po prostu wysionąć ducha, to wszystko zrobię, co zaplanowałam. Też nie o to chodzi. Ale warto jest ustalić sobie takie na przykład chociażby 3 rzeczy w ciągu dnia, które zrobimy choćby nie wiem co, je zrobimy, bo one są dla nas bardzo ważne, bo one nas po prostu posyłają do przodu, dzięki nim się przesuwamy do przodu i nie są to często rzeczy pilne, powiedziałabym, jeżeli myślimy długofalowo o swojej zmianie, nigdy nie są to rzeczy pilne. To znaczy, na przykład może nie odpiszemy na maile, ale przeczytamy właśnie tę książkę, dlatego albo zrobimy ten trening, bo to jest, wiecie, to są takie, jakby to powiedzieć, to są rzeczy, na którym się najtrudniej pracuje, bo nie widać efektu od razu, to jest długofalowo, to jest tak jak na przykład chcemy zrobić jakąś super zmianę w szkole, prawda, oczywiście to nie zachęcam do jakiejś rewolucji z dnia na dzień, ale właśnie to się dzieje powoli i tego od razu nie widać, ale jest to ciężka praca, ciężka jak cholera często, jeżeli szczególnie jak to niesie jedna osoba, prawda, i wszyscy są przeciwni, cały pokój nauczycielski patrzy na ciebie, w ogóle coś się normalnie odwaliło, pojechała na jakieś jedno szkolenie i po prostu wyprali jej mózg, przeczytała sobie pół książki i myśli, że świat zmieni,
I po prostu, wiecie, czujemy ogromny opór i to jest taka orka na ugorze, ale to są rzeczy, które warto robić, bo malutkimi kroczkami my coś zmieniamy. A teraz wyobraźmy sobie, że cały rok tak odstawiamy na przykład treningi, nie ćwiczymy nic, co się z nami stanie. Nie? Na wielu płaszczyznach. Tam już nie mówię figury, ale w ogóle zdrowia, charakteru, tego jak wyglądają nasze dzień, nasze poranki. No to jest ogrom, to jest po prostu ogrom czasu, który bardzo nas może zdegradować. Zatem izolowanie zdarzeń, umniejszanie ich znaczenia to jest coś... Wiecie, ja kiedyś miałam taki system zero-jedynkowy. Nadal z nim walczę, bo to nie jest trudno się tak, nie jest łatwo się tak z tego wyzwolić. To znaczy, że na przykład jak sobie postanawiałam, że na przykład, nie wiem, będę jadła po prostu teraz tylko jakieś tam trzy produkty, nie wiem, będę jadła, nie wiem, tam tylko kaszę jaglaną, jabłka, sałatę i coś tam i na przykład mi się po prostu zdarzyło, że coś mi się tam złamało i nie poszło, tak, no to sobie myślałam w ogóle, poszedł, cały dzień się poszedł palić, ja w takim razie, po prostu idę na całość, nie, więc tam, nie wiem, pierogi, pizza, naleśniki, coś tam, no i tak ten dzień poszedł się paść, nie, i tak wiecie, ale to się może powtarzać, i to się kumuluje, wszystko w życiu ma znaczenie, każdy najmniejszy krok do przodu, do tyłu ma znaczenie, jeżeli my codziennie będziemy sobie nawzajem w domu mówić jakieś przykre rzeczy, to ma znaczenie, to znaczy, że któregoś dnia po prostu ta rodzina się rozwali. I jasne, że tak, że jeżeli jednego dnia coś powiem, to może nawet to nie będzie odczuwalne, ale jeżeli to jest codziennie, to po prostu to się rozsypie i w pewnym momencie możemy się obudzić i sobie myśleć, jejku, co się stało w ogóle, nie? Miałam rodzinę, a teraz jej nie mam. I to są takie malutkie rzeczy, których nie wolno nam izolować. One po prostu mają znaczenie. Później co tutaj jeszcze? Aha, na przykład piszę o tym budziku z drzemką, żeby odstawiać daleko budzik, żeby po prostu wstać, wprawić ciało w ruch i żeby nie było tylko takiego automatycznego, wiecie, wyłączania. I co jeszcze ważne na przykład, żeby myśleć o tym, że jesteśmy wypadkową 5 osób, z którymi najwięcej czasu przebywamy. I no, takie czasy nastały, że możemy to liczyć jakby z osobami, którymi żyjemy normalnie, w sensie, że po prostu widzimy się twarzą w twarz, ale też takich, których słuchamy wirtualnie. Bo czasami jest, może się tak stać, że się karmimy jakimiś treściami, które nas nie wzmacniają. I po prostu się dołujemy, na przykład porównujemy się z kimś i może być tak, że tracimy czas na ludzi, na słuchanie ludzi, którzy niczego nie wnoszą do naszego życia. I warto jest sobie pomyśleć o tym, że jesteśmy wypadkową 5 osób. Nie jesteśmy w stanie też na przykład brać udziału we wszystkich szkoleniach, we wszystkich webinarach, we wszystkich live'ach i tak dalej, więc warto wybrać sobie takie osoby. My na przykład tutaj z Kasią, tak wspominam o Kasie, bo my mamy taki w ogóle razem mastermind, we wtorki sobie po prostu dzwonimy razem i sobie rozmawiamy o naszym rozwoju na różnych aspektach i stwierdziłyśmy, że nie ma szans, żeby obserwować w sieci wszystkich, chociaż jest mnóstwo bardzo wartościowych treści, ale po prostu nie jesteśmy w stanie. Więc wybieramy sobie 3 osoby, które faktycznie wprowadzają taką realną zmianę w naszym życiu i czasami to jest tak, że na przykład idę z jakąś osobą dany czas, no i tyle. I teraz już potrzebuję kogoś innego i wymieniam. I po prostu Wam też jakby do tego Was zachęcam, bo po trochu od każdego to znaczy w zasadzie nic. Ale jeżeli jesteśmy z kimś dłużej, to jesteśmy w stanie jakby zobaczyć to w szerszej perspektywie. Jesteśmy w stanie tą osobę jakoś tam poznać, czerpać 100% z tego, co daje, a nie tylko trochę, więc to jest też ważne. I co, kochani, jeszcze? Jest tutaj mnóstwo rzeczy, ale już nie będę przedłużać jeszcze dalej. Natomiast zakończę taką myślą, żebyśmy się stali ludźmi z 10. poziomu. To znaczy, jeżeli marzymy o tym, żeby po prostu... I to jest super, że mamy jakieś duże marzenia, wielkie cele życiowe, to najpierw stańmy się ludźmi z tego poziomu, tak jak to Phelpsowi mówił jego trener, ty nie masz, ty po prostu już teraz masz myśleć, masz się zachowywać, masz wyglądać tak jak mistrz w pływaniu, po prostu, już teraz. I my już teraz po prostu myślimy mentalnie o ludziach, którymi chcielibyśmy być, zachowujmy się już tak,
To znaczy, jeżeli chcemy być ludźmi zdrowymi, to już się tak zachowujmy, czyli jedzmy zdrowo, biegajmy, wstawajmy wcześniej. Jeżeli chcemy być ludźmi dobrze zorganizowanymi, spokojnymi, dbajmy o nasze poranki. I tak dalej. Zawodowo sobie tutaj też możemy każdy ułożyć swój plan. Zatem na okres wakacji, który się już rozpocznie od jutra po południu, życzę Wam, kochani, abyście przede wszystkim zadbali o siebie i być może to dla kogoś zabrzmi właśnie tak egoistycznie, chociaż mam nadzieję, że po tym spotkaniu nie, to wtedy będziemy w stanie zadbać lepiej, zdecydowanie lepiej na wyższym poziomie o wszystkich, których chcemy zadbać, o tych, którzy są wokół nas. I myślę tu o rodzinie i o uczniach naszych i o może naszych kolegach, koleżankach z pokoju nauczycielskiego. Bo z pustego to i Salomon nie naleje, po prostu się wykończymy wszyscy i później będziemy tacy po prostu, wiecie, zmęczeni życiem i będziemy narzekać i tyle tylko damy światu. Zadbajmy o te nasze poranki, postarajmy się. Ja teraz sobie mówię, takie wyzwanie rzucam i zachęcam, jeżeli ktoś by chciał, zapraszam do tego, że po prostu mam taki plan, że będę w te wakacje wstawać o stałej porze i kładła się spać o stałej porze. I po prostu to jest coś, co będę sobie wypracowywać. Zadbam o to, żebym miała taką złotą godzinę pracy, której po prostu nikt mnie nie rozproszy. Nad jakimiś rzeczami dużymi, o których od dawna marzyłam, żeby zrobić, ale po prostu zawsze pozwalałam, żeby ta codzienność mi to rozproszyła. Wyzbywam się słowa udało się albo muszę, zamieniam to na to, że to ja dbam o to okoliczności, ja dbam o to, żebym to ja dobrze zrobiła. Nie muszę, ale potrzebuję tych zmian. I po prostu robię rzeczy, które mają w życiu wartość taką, wiecie, daleką, często taką, której my po prostu od razu nie doświadczymy, nie zbierzemy jakichś super plonów, ale te plony przyjdą później i to jest coś, co warto inwestować. Dziękuję Wam, kochani, że byliście tak długo, aż boję się spojrzeć nawet na zegarek. Nie będę patrzeć teraz, zobaczę po. Miałam w planie, żeby to jednak był czas tak, jak sobie zaplanowaliśmy, czyli te teoretyczne pół godzinki. Zerknę sobie teraz na komentarze. Jestem w stanie tutaj przesunąć. Czekajcie. Tak, mamy stać się ludźmi, dokładnie. Ja się odcinam od osób o negatywnym myśleniu. To jest bardzo, bardzo ważna myśl, Kysiu. Dlatego otaczamy się osoby, które nas motywują, a nie dołują. Cudownie. W życiu nie ma przypadków, coś cię tu skierowało, jasne, że tak. Ale dobrze, że tutaj dzisiaj trafiłam przypadkiem, a jednak nie ma przypadków. Agata, super, cieszę się, kochana, że to byłaś. Kamila, u mnie jest taka bariera, jest trudno ją przeskoczyć, ale nie poddaję się. Wspaniale. Nie poddawajmy się i też nie róbmy, słuchajcie, zawsze tego samego. To znaczy, jak na przykład robiliśmy tak, że nie wiem, powiedzmy, wymyślam, wstaję, znaczy, no nie wymyślam, ale wstaję na przykład o godzinie 3 rano i po prostu widzę, że później mam taki duży spadek energii w ciągu dnia, tam po takich na przykład 2 tygodniach wstawania, że później muszę mieć znowu długi czas na odpoczynek. To w takim razie teraz będę właśnie robiła tak przez wakacje, że wstaję o 4 rano, żeby sobie tą dłużej godzinę jeszcze się zregenerować, ale po prostu będę wstawała zawsze i czuję, że to po prostu jest to i że pozwoli mi to, też organizm wpadnie w taki rytm. Oczywiście ja tutaj mówię tak o sobie, nie wymuszam na Was takiego wstawania. Dobre myślenie przez lusterko wsteczne, tak jest, tutaj Krysia. Ja odpoczywam czynnie, żyjmy dla siebie, a nie dla innych, jasne, robię to, co nic nie muszę, jasne, że tak. Aj, coś źle zrobiłam. Czekajcie, dobra, jest okej. Staram się nie używać słowa muszę, zastępuję słowem powinnam. Super. Gdzie ja znalazłam słońce? Szymon Waliczek się pyta, kto jest tutaj z naszych terenów. Kochany, po prostu lotnisko w Bielsku Białej to jest przestrzeń, w której zawsze jest pięknie. Jak to śpiewał Marek Grechuta, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Tak jest. Jakiś szuruburu, dobra. Okej.
Półka wstydu maleje, Karolina napisała. Tak, powoli, powoli topnieje, ale nie jest półka wstydu, czyli książki, które odkładamy zawsze na, wiecie, na kiedyś, na przeczytanie kiedyś tam. Trochę maleje, a trochę rośnie, bo nie umiem się powstrzymać przed zdobywaniem kolejnych pozycji, także tak. O, Krysia, tak, czytałam przez miesiąc 30 minut, super, na pewno były super efekty. Jak dobrze wstać, skoro świt, zgadza się. Ale akurat Krysia to chyba w nocy jest. Super, cieszę się, że słychać tu przyrodę. Wewnętrzny spokój, cisza i modlitwa, oddech. Tak jest, zgadza się. Zawsze tak robiłam, nas tekstowałam, uczyłam się spokoju. No właśnie, to jest to. Często mieliśmy kiedyś takie nawyki, dobre, i wróćmy do nich. Wakacje, zaczynam poranną przygodę z jogą. Tu widzę, że już plany konkretne. O, Krysia, słucham Ciebie, jestem pozytywnie nastawiona. Cieszę się bardzo. Warto też myśleć właśnie o tym, jak będziemy się czuć tuż po wstaniu. Dokładnie. Dokładnie właśnie, czyli na przykład zastanowić się nad tym. Krysia, zostać ministrem oświaty. Dzięki, Krysiu. To żeś mnie rozśmieszyła, bo ja akurat jestem osobą tak, wiesz, daleką od polityki, od systemu, że nawet sobie nie wyobrażę, nawet nie będę mówiła, bo sobie wstydu zrobię. Ważne, kim ty jesteś, ważne, jakim jesteś dla innych. Święte słowa, super. Dokładnie. Wszystko za darmo, jasne. Właśnie, korzystajmy z tego, co jest, bo oddech to życie, więc czym tu dyskutować? Dokładnie, dokładnie tak. Super. O, Anita, robiłam to w czasie kwarantanny, sprawdziło się, wspaniale. Kochani, więc jeszcze raz, dzisiaj była książka, tu widzę, że były pytania, ale chyba już wiadomo, fenomen poranka, ja jeszcze to opiszę. Wiecie co, tutaj jest w ogóle taka informacja cudowna na początku, że w ogóle te książki są też rozdawane, jeżeli się do nich napisze. Ja taki mam plan, żeby do nich napisać, może się akurat uda. No i wtedy, wiecie, na tych naszych live'ach zrobimy sobie jakiś konkurs i po prostu będę mogła je porozsyłać, ale wiecie, no nie obiecuję tego, zobaczymy. Może się tak nam przydarzy, byłoby cudownie. Ja Wam, kochani, jeszcze raz dziękuję za to, że tutaj byliście. Jeżeli to był dla Was ważny live, ważnej treści, proszę, abyście udostępnili gdzieś u siebie dalej, posłali informację, że taka książka istnieje, że warto do niej zajrzeć, że takie spotkania nasze istnieją. Tak jak powiedziałam ostatnio też, we wtorek najbliższy się nie spotkamy, ponieważ ja wtedy będę się szkolić. I co? I się spotkamy w czwartek za tydzień, dokładnie, czyli równiutko za tydzień, i wtedy też zdecydujemy, czy chcemy mieć przez wakacje spotkania co tydzień w czwartek, czy zostawiamy wtorki i czwartki, dobra? Pomyślcie sobie o tym, co by było dla Was lepsze, bo ja też, wiecie, nie chcę tak robić rzeczy na siłę, które jakiegoś nie mają większego sensu, bo na przykład tutaj nie będę miała nikogo. No, bo tak jak powiedzieliśmy, musimy dokonywać wyborów i po prostu robić rzeczy, które mają sens, a dla siebie samej to tutaj nie ma jakiegoś większego sensu, żebym przechodziła. I tak jak już Was prosiłam, posyłajcie, proszę Was wieści dalej, bo to jest dla mnie ważne, żeby to też trafiało do innych. Bo to wtedy też buduje takie poczucie sensu, że no, że ktoś to usłyszał, że komuś to pomogło, i wtedy ma człowiek taką chęć do tego, żeby robić takich rzeczy jeszcze więcej, i nie ma poczucia straty czasu, to jest ważne. I co jeszcze? Aha, jeszcze taka informacja na koniec. Jeżeli znacie osoby, które chciałyby skorzystać z takiego właśnie programu wakacyjnego, czterodniowego dla dzieci, które wprowadza tak w łagodny sposób, ale jednocześnie bardzo dużo w głowie porządkuje z rozwoju osobistego, to zachęcam Was, żeby właśnie skorzystać z kursu czterodniowego Zorganizuj się z Canvą w 4 dni. Jeżeli tutaj jeszcze mój mąż nie zasnął albo nie musiał się już szykować do pracy, to wkleję link. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji go zobaczyć, tu pszczoły odganiam, to sobie zerknijcie. Jeszcze mamy grupę taką malutką, z którą startujemy od poniedziałku.
ale każda osoba tutaj jest dla nas bardzo ważna. Wierzę, że trafiły do nas osoby te, dla których jest to potrzebne. Wierzę, że trafi do tych osób, dla których to będzie ważne. I po prostu cieszę się na te spotkania. Dzisiaj się żegnam z moją grupą starszą. No i Fit Polski będzie ruszał od września taką pełną parą, ale tak jak mówiłam, do naszych grup będą mogły dołączyć tylko te osoby, które też przejdą tę wakacyjną drogę, dlatego że, no żeby też po prostu nie opóźniać później pracy grupy, bo tutaj będziemy też dużo właśnie pracować z rozwojem osobistym i z kanwą, znaczy kanwa to jest, wiecie, to jest taki zeszyt ćwiczeń, prawda? A tutaj chodzi o to, że jak ktoś jakby nigdy nie był w takich treściach pracy nad sobą, to będzie dla niego trudne wejść tak od razu w to mocno. Dlatego to jest taki jakby taki proces przygotowawczy. Kochani, cudownego dnia dla Was. Trzymajcie się, jutro już ostatni dzień, także naprawdę będzie można odpocząć i będzie można popracować nad sobą i zadbać o to, aby każdy poranek był fenomenalny, czego Wam z całego serca życzę i do zobaczenia za tydzień.